Dzień dobry! Dzisiaj jesteśmy w takim pięknym, fajnym gronie. Sprawdzimy wiedzę dziewczyn na temat mój. Pewnie widzieliście już na kanale Wiki, na który zapraszamy, jak sprawdzała pomiędzy Gen Z a Patrykiem, kto zna ją lepiej. I tak samo my robimy tutaj, tylko pomiędzy dziewczynami. I co? Dziewczyny jeszcze nie wiedzą. Ale jesteśmy gotowe. Ja wiem, ale wszystko. Nagrodą jest to, tego nie wiecie. Do końca roku. Nie. Wygrana idzie na kolację ze mną. Chciałabym wygrać! Na management! Ale dobrą kolację! No oczywiście, że tak! Dobrze, let's go! Słuchajcie, ja sobie przygotowałem parę pytań. Bartek aż musiałby od niego zapisać odpowiedzi na swoje pytania, bo sam nie zna się pytań. Nie napisałem odpowiedzi. A skąd to wiesz? Domyślam się! Dziewczyny, spokojnie, starczy mnie dla każdego! Właśnie! To zaczniemy łatwo, taka rozgrzeweczka. Ile mam wzrostu? Ogólnie nie wiem, ale obstawiam. Nigdy nie powiedziałeś tego. Powiedziałem, a mówiłem. A możemy wstać na chwilę? Nie. I jeżeli powiesz, że jakby masz więcej niż to, to jesteś kłamcą. Dobra, 3, 4. 1,79 m. 1,83 m. 1,79,5 m. Także Wika jest bliżej, tak? To jest odpowiedź, która jest prawdziwa, a to jest odpowiedź, która mi się podoba. Teraz było pierwsze takie... Nie, ona wie, że pod siebie teraz. No jak to pod siebie? Skąd mogę to wiedzieć? Dobra, ale dobra, okej. Zrobimy to pytanie, ale będziemy musieli pójść na wagę, ponieważ moja waga się fest zmienia. Ja sama nie znam dokładnej odpowiedzi, no tak jak nie znam dokładnie. Nie chciałabyś tego pytania. Ale nie. Ale Fausty, ja sam nie znam poprawnej odpowiedzi. Musimy to sprawdzić dopiero. Trzy, cztery. Jezus, on już tyle nie waży. Nie wiem, zatrzymałam się, jak powiedział, że nie waży 70. No, idziemy to sprawdzić. Nie no, tak się nie waży. Bluzę mogę zdjąć. I pasek też waży. Pasek? Da, może się cały rozbiorę. To nie zaważy tak bardzo. O kurde, a ty ile dałaś? 76,5. Naprawdę? No to pomyliłaś się o 300 gram, gratulacje. No, przynajmniej nie o 3 kilo. Kolejne pytanie. Chciałem zapytać o mój ulubiony napój, po czym wsiadłem tutaj z kawą, dlatego tego nie zrobię. No dawaj imiona rodziców. No, każdy proszę imiona rodziców. Zadamy pytanie, które jest na pewno ulubionym pytaniem dziewczyn, mianowicie jest mój ulubiony sport do uprawiania. Ale poczekaj, to jakby sport? No sport. Sport. Ale rower nie jest sportem. Ale to jest sport. Pływanie bardziej jest sportem niż... Kolarstwo jest, ale... Surfing. Ej, dobra. Ja jestem trochę zawiedziony, póki co. Stajemy, chodzę. Faustiu Rage! Dobra. No nie będzie kolacji. Dobra, Fausti, pytanie, mam kolejne pytanie. No daj o tych rodziców! Jakie są imiona moich rodziców? Ale to za jeden punkt. Nie, za dwa podwójnie, nie, to jest niepoprawne. Jeden. O imię mamy. Jeden? Tak. Dobra, weź. Ale się wkurzyłam z tym rowerem, jeszcze jak nie podpuściła, cwaniara. Może twój tata się nazywać na przykład Jerzy, Dawid, Mateusz, Włodek. Teraz na pewno będziesz miała punkt, ponieważ ja daję Magdalena i Łukasz. Ja dałam Pawła i Renatę. Tak, bardzo dobrze, Fausty. Gratulacje! Punkt dla Fausty. Pozdrawiamy rodziców, tak, oczywiście. Jako, że wiecie, że lubię zdrowy tryb życia, tak? Teraz ostatnio mam na to faskę i tak dalej. Więc jaki jest mój ulubiony suplement? Chyba oszalałeś w tym momencie. Chodzi ci o wymienienie jednego? Tak. To macie 3 próby. Ej, Bartek pije coś na te włosy, ale ja nie wiem, co to jest za konkretnie witamina. Widzowie, w ogóle jak wam się podobają moje włosy? Lepiej jest troszkę? Jak uważacie? Fajnie jest? 3, 4. Mix witamin i kreatyna. Ja napisałam kompleks witamin B6, magnez i cynk albo witamina D. Ogólnie kompleks witamin nie zaliczam, ale jest B6 i D, więc to są akurat takie, które są turbo. Mix witamin. Jakie witaminy najbardziej lubię? Najzdrowsze, proszę bardzo. Kolejne pytanie, które wiem, że lubią dziewczyny. Często je zadają, często są takie, szczególnie jak się poznaje. To się pojawia na przykład, ile miałeś dziewczyn w życiu? A zaraz po tym, kiedy pierwszy raz w życiu się całowałeś? I to jest moje pytanie do was teraz. A z języczkiem? Mama, wyjdź z filmu w tym momencie, bardzo cię proszę. Niech będzie z języczkiem. Waham się pomiędzy dwoma, ale też. Myślę, że jesteś tą osobą, która mogła polecić dosyć szybko, więc 13 lat. Co? Ja dam 15. No i co teraz robimy? 14 jest. No to nikt nie ma punkta. Nikt nie ma punkta? Dobra, okej. W jaki sposób moi rodzice, jak byłem mały, zdrabniali moje imię? O kurde. Pewnie jakieś wierne fanki twoje wiedzą. No ale niestety do nich nie należymy.
A czy jest to związane z twoim nazwiskiem? Czy mama do mnie po nazwisku mówiła? Nie, nie. Ej, Kubicki, masz to! Kubickuś! Ja mam Bartoś, tak bym mówiła do swojego dziecka. To nie jest to, ale to, nie wiem, czy Bart po prostu nie mówi. Obydwie macie... No źle! No ja się zapytam twojej mamy, czy czasem do ciebie Bartuś nie mówiła. Na pewno mówiła. Znaczy mówiła, ale najczęściej chodzi. Dawaj tą odpowiedź. To jest odpowiedź? Sorry, się tak mówili ba. I dlatego nie słyszysz nigdy, jak się ciebie woła, byku. No, 3, 4, pomyl. Ja mam ba. Ty autentycznie dałaś to, jak mówi Hania na moją rybkę, która ma imię od tego, jak na mnie rodzice mówi. Bibi? Bibi! Ej, myślałam no o tym, ale mówię... Nie, no. Nie nazwałbyś ryby tak samo jak na ciebie. Serio? Tak, dokładnie tak nazwałem. Ej, ale fajnie, Bibi. Bibi, no. Nie? Jaki był mój powód do zgłoszenia do twojej 5 minut? Twoim powodem było to, że kochałeś oglądać ekipę i Daily i po prostu chciałeś być też w takim czymś. Ja mam kilka powodów. Pierwszy to jest to, że praca w korpo równa się ciężarem. Komporacji. Potem masz studia, rzuciłeś, bo były głupie, albo chciałeś rzucić. Chciałeś zawsze być w ekipie i oglądałeś Daily. Odpowiedzią na pytanie jest mój filmik zgłoszeniowy do twoje 5 minut, którym na samym początku mówię, dlaczego się zgłaszam. I nie powiedziałem tam ani tego, ani tego. No powiedziałem tam, że moim głównym powodem, dla którego chcę być twórcą internetowym, jest to, że czułem od zawsze takie mega mocne powołanie do tego, żeby w jakiś sposób poprawiać ludziom humor, nastrój poprzez właśnie jakieś tam platformy. I druga akceptowalna odpowiedź to jest to, żeby mieć platformę do uzewnętrzniania się. Tymczasem Aleks, to dało 3 powody. Ale... Studia były do dupy, plus kompo to ciężary. Zapytaj, co studiowałeś. Ale dlaczego ty masz dostać pytanie, na które ty znasz odpowiedź? Ja mam tylko na jedno, bo studiowałam takie, bo drugiego na przykład nie pamiętam. Przestań, on ma swój plan. Co studiowałem w takim razie? Ej, ogólnie zapisałam, nie wiem jak to się nazywa ten kierunek, ale to jest coś związane z francuskim. Dobra, zaliczę. Ja mam romanistykę i filozofię. No to obydwie macie po jednym punkcie. A jak się nazywa to, co jest francuskim? Romanistyka. Drugie to było najzwyklejsze na świecie ekonomia na UJ-cie. A musiałem dodać na UJ-cie, żeby był flex. W tym pytaniu chodzi o to, żeby mnie swoją odpowiedzią przekonać. I słuchajcie, widzowie, zrobimy to w ten sposób, że ja sobie tutaj spędzę minutkę z każdą z dziewczyn i będzie miała dokładnie tyle czasu na to, żeby mnie przekonać. Jaki bym chciał mieć gadżet? 3, 4. Ty pierwsza, Wika. Okej, okay, Bartek. Kogo w tym momencie kochasz najbardziej? No oczywiście, że swoją rybkę. To jest swoje oczko w głowie, świetnie sobie pływa, jest słodka, wygląda jak mopsik, jest cudowna. I co się zawsze dzieje? Zawsze ma syf w akwarium, no za szybko się robi tam syf. Ja, jako gadżet, kupiłabym jakąś turbo fajną pompę, która by tak czyściła akwarium, że nie musiałbyś tego w ogóle jakby się tym przejmować. Bo Bibi zawsze by miała czysto. Zero glonów, zero zielonej wody. Dobra, przyjąłem. Teraz Fausti. Bartek. Tak. Co zostanie z tobą na zawsze i nie jest to rybka? Jezus Maria, ale to było smutne. AirPods Max. Słuchaj tego. Lubisz gadżety bardzo, ale to tak bardzo, że kupiłeś sobie AirPods, kupiłeś sobie MacBooka, kupiłeś sobie Apple Watcha. Co przestać, bo się zawstydzam. Do uzupełnienia bycia stylowym, modnym do końca życia, bo słuchawki są zostaną do końca życia. Nawet jak się z nimi coś stanie, dajesz na gwarancję. No i przegrałam, dał się przekupić, kurde, za słuchawki. Po pierwsze, wyglądają super na siłowni. Możesz je odpalić za pomocą swojego super Apple Watcha, a przez to, że wszystkie urządzenia są kompatybilne, jest swoją być sprzedawcą Apple'a, słuchajcie. To jest jedno kliknięcie i rozpływasz się w dźwięku, który nie przepuszcza płaczu dzieci w samolocie i żadnego innego dźwięku. Jesteś zamknięty sam ze sobą, w swojej własnej głowie, z muzyką, która cię po prostu nakręca do życia. Stop! Nie! Minęła minuta. Powiem wam tak, o co chodzi z gadżetem Wiki? Chodzi o to, że taka pompa nie istnieje. Co? Gronojad. Dobra, Fausti dostaje punkt. Bibi, to mnie to naprawdę... cię, no bo, nie martw się. No bo co najbardziej mnie Ciebie najbardziej relaksuje? Tak. Dobra, 3, 4. Sauna. Ej, no i nie wiem w sumie, bo obydwie bardzo dobrze dałeś no się. Właśnie. Żeby to rozstrzygnąć, to obydwie jakby macie dobrze i teraz spróbujmy coś jeszcze poza tymi dwoma rzeczami. 3, 4. Pływanie. Tak. Dobra, no obydwie macie punkt, daję wam, bo bardzo dobrze odpowiedziałyście. O, ej, dobra, mam jeszcze jedną rzecz. Szybki punkcik. Kurde, nie wiem. Wiesz. Dobra, 3, 4. Książka. Tak, czytanie. Ale napisałam tworzenie muzyki i książki. Dobrze, dobrze, no to tu Fausti przyznam, bo tu głównie chodziło o książki. Ale dawno głowie... nie czytałeś chyba książek. No. Dzisiaj mi przyszła nowa. Nie zadałeś pytania o swoją datę urodzenia i na przykład ja nie jestem pewna. A ty ja wiesz? Wiem, to może chcesz zadać? Dobra. Godzinę te? Tak. Nie, godzina to jest przesada. Tyle razy wam pierdzieliłem, żebyście tego całego ascendenta mi sprawdziły. Godzinę. Nie wiem, prawda.
Dobra, mam już wszystko. 3, 4. 5 rano, nie wiem która i to jest 4. A fuck? 4:06, obydwie. 15:15. Czyli ja jestem bliżej. Was, ty jest bliżej, no gratulacje. Ej. Słuchajcie, teraz robimy kolejną rundę. Runda nazywa się Szybkie Szczały. Dawaj. Szkoła czy praca? Praca. Nutella czy masło orzechowe? Nutella. Masło orzechowe. Yes! Serio? Bardziej kaloryczne. Sok czy energetyk? Sok. Polski YouTube czy zagraniczny YouTube? Zagraniczny. Zdecydowanie zagraniczny. TikTok czy Instagram? Instagram. Tak jest. Chociaż teraz ostatnio wchodzi Twitterek, bo mi się zaczęło, naprawdę mi się spodobało. Chodzi tu o dziewczyny. Kręcone czy proste włosy? Proste. Znaczy najbardziej to pofalowane, ale z tych dwóch proste. Dobra. Słodkie czy słone? Słone. Słone, tak jest. Oje, Mika, lecimy łeb w łeb. Piersi czy pupa? Pupa. Osobowość, okej? <okay? laughs> Nie mieć brwi czy nie mieć rzęs? Rzęs. Nie mieć rzęs. Odin. I teraz ostatnią już rundą, jaką robimy, jest to runda historyjkowa. Nie wiem pewną historię i dziewczyny muszą do niej wymyślić zakończenie. To, które będzie bardziej odpowiadało temu, co ja mam w głowie. Grywa. Załóżmy, że nic nie jadłem przez 20 dni. Jesteśmy w dużym mieście, ale absolutnie każdy odrzuca moją prośbę odnośnie do dostania, do kupienia czegoś albo dania hajsu na jedzenie. Czy ukradłbym coś ze sklepu? Nie. Tak. Ja myślę, że nie ukradł ze sklepu, ale na przykład jakbyś był bardzo zdesperowany, to czekałbyś, aż ktoś nie dokończy swojego jedzenia. Ewentualnie byś był tak zdesperowany, że szukałbyś po śmietnikach. Znaczy tak, to pytanie jest tak skonstruowane, że faktycznie tego jedzenia nie było bardzo długo. Tu muszę przyznać punkt wice. No budzą się takie bardzo mocne instynkty przetrwania, gdzie już powoli jakieś takie hamulce moralne delikatnie puszczają i myślę, żebym mógł się dopuścić czegoś takiego. Tak całkowicie szczerze. Kolejne pytanko moralne. Właśnie wynaleziono maszynę snów. Słuchajcie, takie jaja. Czajcie, że jest maszyna snów? Maszynę snów, a kurde, ale tego filtra do wody nie wynaleźli. Mam szansę zajrzeć do snów swojej drugiej połówki. Załóżmy, że jest taka, która ceni sobie prywatność. Czy zrobiłbym to? Myślę, że nie, bo cenisz sobie prywatność drugiej połówki. A ja, że tak, bo jesteś zbyt ciekawski. Oczywiście, żebym zajrzał, what the fuck? No kto by nie zajrzał? Znaczy ja bym zajrzał, bo bym był turbo ciekawy, ale też z drugiej strony na bank był, nie był zły, bo wiem, że nie ma się wpływu na to, jakie są sny. Słuchajcie, ostatnie pytanko moralne. Zły czarownik zamienia mnie w niedźwiedzia. Jestem niedźwiedziem. Niedługo potem spotykam w lesie swojego syna, zakładając, że mam syna, i muszę w jakiś sposób mu udowodnić, że jestem inteligentną istotą. W jaki sposób to zrobię? Mogę mówić? Tak. Nie! Z racji tego, że dziecko cię nie rozumie. Znaczy syna, więc nie musi być dziecko. Tak, ale z racji tego, że nie mówisz, a wydajesz z siebie przerażające dźwięki, ono by na bank uciekło. I jedyne, co mi przychodzi do głowy, to w drzewie wyryć jego imię. Ja dałam odpowiedź, że robisz coś, co tylko on wie, że jakby coś, co jest wasze wspólne. Ja bym zrobił tak, że goniłbym go i w momencie, jak się zmęczy i zaakceptuje to, że już mam przerąbane, to wtedy bym stanął obok. Wyryczał jego ulubioną piosenkę. O, dziecku. Tata? Mój brat, niedźwiedź? Ej, dobra, obydwie dostajecie punkt. Dobra, dziewczyny, to są już wszystkie pytania, które dla was przygotowałem. Jest czas, żebyście sobie przeliczyły, ile macie. No ja i pokazać, mam. Która dostąpi tej przyjemności wyjścia ze mną na fajną kolację. Ja myślę, że widzowie tylko chcą mi jeden scenariusz. I tym scenariuszem nie jestem ja. I też myślę, że właśnie tutaj wygrywa Fausti. Ja mam 15 punktów, a Fausti 16. Jeszcze raz gratulacje dla Fausti. Oczywiście zobaczycie relacje z tej kolacji na naszych Instagramach, także zapraszamy na Instagramki. Na moim zobaczycie, jak płaczę do poduszki. Bo nie ma Patryka. I co, widzimy się o 17 jutro, siema. Pa!